witam Państwa bardzo serdecznie, nazywam się Kijak Remigiusz i chciałbym Państwa bardzo serdecznie zaprosić na relację z drugiej ogólnopolskiej konferencji naukowej dotyczącej seksualności osób niepełnosprawnych. W tym roku konferencja przebiegała pod tematem seksualność osób niepełnosprawnych w kontekście społecznych uwarunkowań. Konferencja była organizowana przez Instytut Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz wielu partnerów. Tutaj chciałbym wymienić oficynę wydawniczą Impuls w Krakowie, Instytut Rozwoju Służb Społecznych w Warszawie oraz Urząd Miasta Krakowa na czele z Wydziałem Spraw Społecznych. Honorowy patronat nad konferencją objął prezydent miasta Krakowa, profesor dr habilitowany Jacek Majchrowski oraz rektor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, profesor dr habilitowany Michał Śliwa. Konferencja Instytutu Pedagogiki Specjalnej zgromadziła wielu specjalistów i udowodniła nam, że w zakresie prac z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie musimy sięgać zarówno do nauk medycznych, psychologicznych i pedagogicznych. To zresztą było bardzo wyraźnie zakreślone, bo mówiliśmy o seksualności osób niepełnosprawnych. Dzisiejsza pedagogika specjalna staje przed zagadnieniem szukania, a także odkrywania pewnych sfer życia tego człowieka, a przede wszystkim jego zdolności, na co w poprzednim okresie nie zwracaliśmy uwagę, a co z niego brak. I to jest właśnie takie osiągnięcie dzisiejszych nauk, co jest widoczne już w różnych publikacjach, które ukazały się, a które są też publikowane przez wydawnictwo Impuls. Kiedyś w książkach, którą napisałam, pedagogikę upośledzone mi słowo, wiem, że już dzisiaj trzeba ją rozszerzyć o nowe zakresy życia tych osób, bo badania idą do przodu i wciąż nowe sfery życia tych osób są pokazywane. Była podkreślana bardzo mocno i co należy wyakcentować jeszcze bardziej, to jest fakt prawidłowej konstrukcji programów wychowawczych i programów edukacyjnych, które dbając o rozwój osobowy dzieci, młodzieży i dorosłych, będą ujmowały również, czy będą przygotowywały, będą gwarantowały właściwe wsparcie w odkrywaniu, radzeniu sobie i realizacji siebie, osoby niepełnosprawnej umysłowo, jako osoby płciowej i seksualnej. Edukacja seksualna, o której tak warto rozmawiać, powinna mieć swój finał w pewnym systemowym rozwiązaniu, które nie będzie realizowane lepiej lub gorzej placówka, które są odważne i tą problematykę wprowadzają, ale będzie systemowym rozwiązaniem we wszystkich szkołach,
i będzie okazją do tego, aby człowiek, który wchodzi w swoją dojrzałość, wchodzi w swoją seksualność, będzie miał oparcie w profesjonalistach w postaci pedagogów specjalnych, którzy będą potrafili bardzo dobrze tą edukację prowadzić. Konferencje te mają na celu między innymi właśnie zbudowanie tego obszaru wiedzy, który będzie mógł być wykorzystany w budowaniu tego właśnie modelu edukacji seksualnej. Badania pokazują, że z tą edukacją jest bardzo różnie. W szkołach masowych jest lepiej, ale w szkołach specjalnych cały czas mamy ten problem nierozwiązany. Chciałbym z tego miejsca raz jeszcze bardzo serdecznie Państwa zaprosić na kolejną, trzecią już edycję Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Oblicza Seksualności Osób Niepełnosprawnych. Wątki rozruszone w pedagogice specjalnej, która odbędzie się również w Krakowie w roku 2014. Pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie. Do zobaczenia.